Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w szóstym odcinku z Frostpunka. No, szósty drugi. Znaczy, no, to będzie ostatni raz, kiedy mówię szósty drugi, więc. Znaczy, bo potem będzie siódmy trzeci, nie? Ale nie powiem, że siódmy trzeci, tylko po prostu będzie to siódmy odcinek. Po prostu nie udało mi się na początku, ale teraz już, kochani, jak widzicie, jest całkiem nieźle. Może troszeczkę stali nam brakuje, żeby wysyłać. Bo odbiór. Trochę drewna dostaniemy. I wydaje mi się, że mamy w trakcie. Nie, nie mamy w trakcie, kurde, wysyłki żywności. No musimy faktycznie wysłać im tę stal, albo faktycznie zrobić tą placówkę transportowo-budowlaną, bo zobaczcie, że już kończą nam się racje, więc jak najbardziej stal, go, go, go. Zastanawiam się, czy tu nie włączyć zmiany awaryjnej. Ja wiem, że to jest, kurde, masakra, ale potrzebujemy tej stali. Wiem, że niezadowolenie wzrasta i będzie tragedia, ale co? Zmiana pracy. Mężczyzna przydzielony do zmiany awaryjnej odmówił pracy. Powiedział, że jest już wykończony i nie chce umrzeć. Nieznacznie wzrośnie niezadowolenie. Dobra, niech nieznacznie wzrośnie niezadowolenie, bo jak gościu mówi, że nie może, to nie może. Kwestia jest tego, że musimy wysłać faktycznie kolejną zmianę inżyniera. Wrzucimy w to miejsce. Kontakt z innymi osadami. No właśnie. To wiemy. Magazyn wojskowy, placówka transportowa. Po dotarciu do wybranej osady oddział budowlany będzie mógł wybudować w niej placówkę handlową. Wówczas możliwa stanie się komunikacja z osadą, a także wysyłanie i przyjmowanie dostaw. Dobra, czyli prawdopodobnie będzie wyglądało to tutaj. Dodatkowe będzie miejsce. I spoko chyba. Jak mówię, rdzeń mamy, dodatkowy jeden, więc spoko. Potrzebujemy teraz faktycznie tej stali. Czy to jest wrzucone? Jest wrzucone. Grzejnik jest wyłączony. Minus 40. Znaczy to i tak jest w ten. Chociaż nie, to będzie, kurde, nam brakowało. Mimo tego, że zobaczcie, że tu jest włączony ten barak, to jest tu zimno jednak przy minus 40, no. Jest jakaś tragedia. Znaczy to jest wyłączone w sumie wszystko, bo jest godzina 5 rano, a nie któraś. Nie mam ludzi? Sześciu. Sześciu chorych, więc. Więc zobaczymy. Jak nam pójdzie, zero żywności, zero niczego. Dlatego między innymi chcę wysłać ten stal. Go. Tu się przełączmy na to. Oddział budowlany dotarł na miejsce. Dobra, i co? Wybuduj placówkę handlową. Przychylność średnia, słuchajcie. Relacje naturalne. Możemy... Właśnie to jest tam nowo. Aha, nie mogę kliknąć tego. To rozumiem, że zużyłem ten oddział. Wysyłają nam jedzenie i wysyłają nam drewno, które za chwilkę dojdzie. Moment. Bo za godzinę... Niezależność żywnościowa. Szefie, naszych ludzi ucieszyło pozyskanie żywności od osady Hot Springs. Być może będziemy musieli się jakoś odwdzięczyć. Ale sami ustalimy zasady. Dokładnie tak, dlatego liczę na ten węgiel. Natomiast za godzinę przyjdą ludzie, 20-27 osób, więc potrzebujemy mieć miejsce na... barak. Wydaje mi się, że potem będę mógł ulepszyć to. Z tym, że... Zróbmy tu, tu i tu. Na razie namioty. Co się dzieje? Hot Springs! Dzień dobry! Wasi ludzie świetnie się spisali, tak szybko zakładając placówkę handlową. Teraz możemy zacząć sobie pomagać. Wysyłamy naszą nadwyżkę żywności. Tak jest. Będziemy mogli przekazywać więcej, jeśli otrzymamy od was zasoby niezbędne do rozbudowy naszej osady. Będziemy wdzięczni, jeśli pomożecie nam też poprawić nasze warunki mieszkaniowe i opiekę zdrowotną. Doskonale. Co byście chcieli? What? Tu jest. O kurde, 50 stali by trzeli. By trzeba. Czyli trzeba by, kurde, teraz widzę już to. Myślałem, że będzie można handlować cokolwiek, ale... przemysł. Ukończone doskonalenie. No właśnie nie wiem, co tutaj się dzieje z tym. Przychylność jest średnia. 35 osób, spoko. Relacje neutralne. Czyli musiałbym im stal wysłać, kurde. Czyli co, zdobywam od gości... Czemu tu jest w ogóle zimno? Aha, bo nie ma nic. Od gości, którym wysyłam rdzenie i stal, mógłbym pozyskiwać drewno, bo to drewno nam się skończy w końcu. I wysyłać właśnie placówce Hot Springs drewno i stal. Być może znajdziemy jeszcze inną jakąś pewnie osadę, która będzie mogła nam też wysyłać drewno albo coś, nie mam pojęcia. Zresztą zaraz drewno wróci do nas, więc powinno być ok.
czy przegromadzenie zasobów jak najbardziej, bo potrzebujemy to. I no właśnie, jak wygląda termoizolacja? Teraz powinno być ciepło, tak, git. Węgiel nam spada cały czas, jak widzicie. Bezpiecznie wrócili do miasta, super. Mamy 100 stali, dobra, git. Wiecie co, wyślemy im to od razu. No. Wyleccie tam. Chyba nie ma innych rzeczy póki co. No ci wrócą z żywnością też. Dobra. Git. Git, git, git. Tu brakuje drogi oczywiście, ale to jest moment. Mamy tę drogę. Tu rozumiem. Miejsce na zasoby pełne. Dobra. Moment. Gdzie jestem? Tu. Mógłbym to dać na drewno. Zmień. Bezpiecznie wrócili do miasta, ja wiem. Aha, dobra. 64 stali, git, git, git. Nie to. Tylko barak, faktycznie, Obama. Ulepszmy to, z tego drewna i tak dalej. Szybsze gromadzenie zasobów, bardzo się cieszę. Ocieplenie baraków zbieraczy, go. Wy oczekujecie, ale na razie no nie mam gdzie was wysłać, bo tutaj już wysłaliśmy tych zwiadowców, więc... Więc niech idą. Żywności, znaczy racji żywnościowej mamy. Tylko kwestia jest, kurde, tego, że chciałbym zmniejszyć te dostawy. Znaczy nie dostawy, tylko chciałbym zmienić, kurczę, coś. Dostawa w drodze. Dobra. Zbierajmy to wszystko, kurde, blaszka, bo naprawdę. 0,1. To bym chciał, kurczę, zwiększyć. Jak wygląda z węglem? Jesteśmy na ideolu. O, tu jest co? Brak miejsca na zasoby, no. W baraku. W baraku zwiększmy to. Ten tartak, tartak. No węgla nie potrzebuję, kurde. Nie będę na pewno retorty robił, bo bez sensu. Kuchnia, zasoby. O kopalni węgla już nie wrzucę. Chyba, że będzie jakaś technologia, chociaż wątpię, która mogłaby mi to dać. Wydobycia, optymalizacja wydobycia nie potrzebuje. Potrzebujemy bardziej, więcej ludzi do tego. Minus 40. O, to przede wszystkim działa, więc nie mamy o kurde. Momento. Bo ci ludzie zginą. Pacjenci. Pacjenci. Musiałbym faktycznie zdrowie wrzucić lecznicę w to miejsce, które było. Zrobimy ją tu. Niech ona sobie będzie. Oczekuję. No to ty oczekujesz. Tak? Wy jesteście tutaj w obozie, dobra. To sobie oczekujcie. I patrzcie, ile jedzenia idzie. Elegancko. Dobra, git. To sobie zbudujmy, bo mamy chyba, z tego co wiem, inżynierów. Czemu tu inżynierowie w ogóle pracują? Inżynierów wrzucimy tutaj. Ja wiem, że jest 23. Ale w tym momencie powinno być mniej, to 17. Miejmy nadzieję, że tu damy radę. W ogóle czy to jest włączone? Wiecie co, włączymy to. Być może tutaj kolejny koksownik musiałbym włączyć albo coś. Ocieplanie, wydajne zasoby zbieractwa, drewnem, sterty stali, gromadzenie. Ze stosów węgla, to jest to. Szybciej będą gromadzić, ale nie, jak potrzebuję tego. To mamy. Tartak parowy nie potrzebuję. Ogrzewanie. Minus 1 na grzejnik. To zrobimy. Węgiel, więc będzie git. Dobra, mamy to 2. Przerzućmy się na to. I zobaczymy, kurde, jak to pójdzie. No to jest 10 stali na godzinę. Nie wiem, czy mogę to ulepszyć jeszcze. Momento. Co tam? Nowy Londyn. Pochwalamy znalezienie innej osady i nawiązanie kontaktu z jej przedstawicielami. Jej plony bardzo pomogą w poprawie naszej sytuacji żywnościowej. Musimy jednak przypomnieć, że za wszelką cenę łączność zewnętrzna i rozdział pożywienia jest odpowiedzialny wyłącznie Nowy Londyn. Proszę natychmiast wstrzymać kontakt z Hot Springs i przekazać nam surową żywność. No chyba cię popierdol. Wypad, gościu. O. Molly Morris, dość już tego. Koniec z władzą nad nami, dokładnie.
Tu flaga opada, cholerne bydlaki. Bardzo dobrze, myślę, że to był bardzo dobry pomysł. Mamy tego skurczybyka. Szefie, wybuchły zamieszki. Ludzie odmawiają wykonania rozkazów z Nowego Londynu. Precz z panami! Dość już tego! Krzyczy pewna górniczka wymachując oskardem. Cholerni dranie, traktują jak nas śmieci. Znęcają się nad naszymi dziećmi. A teraz są, żebyśmy stracili naszą nadzieję na przetrwanie. Nie ma mowy. Ludzie wygonili na zewnątrz urzędników z siedziby administracji i chcą ich natychmiast wyrzucić z obozu. Powinniśmy interweniować, aby urzędnicy mogli przygotować się do podróży do Nowego Londynu, czy... Odeślijmy ludzi do domu. Nara. Tak, wypad. Jak mógł się od tego domagać? Myślę, że nadzieja i to wszystko powinno wzrosnąć teraz. Czyli co, mogę ten budynek wywalić? Nie, bo to jest kwestia innego czegoś. No właśnie, nie wiem. Zobaczmy. Wy zdradzieckie szumowiny! Wasz obóz zostaje oficjalnie rozwiązany, a po powrocie staniecie wszyscy przed sądem za zdradę. Macie 3 tygodnie, by przekonać nas, że zmieniliście postępowanie i chcecie pozostać lojalnymi obywatelami Nowego Londynu. Później zostaniecie schwytani, przewięzieni w kajdanach na miejsce i niech Bóg ma was w swojej opiece. Over and out. Czyli co? Okay, tak myślałem właśnie, że nie będzie można handlować już. Trudno, słuchajcie, trudno, trudno, trudno. Czyli tak naprawdę stal, którą teraz zbieramy dla Hot Springs. Łączność została zerwana, więc nie możemy już wycofać się z podjętej decyzji, nawet jeśli nasi ludzie ochłonęli, zaczęli się zastanawiać nad słusznością deklaracji niepodległości. Nie pozostało nam nic innego, jak tylko przygotować się na odparcie ekspedycji karnej, którą, jak musimy przyjąć, zostanie wysłana z Nowego Londynu. Będziemy do tego potrzebować więcej ludzi i zasobów. Spróbujmy więc odszukać na Frostlandzie ocalałych, być może więcej osad, takich jak Hot Springs. Jeśli tak, warto się zwrócić do pomoc do nich. No i właśnie dobrze, że wziąłem tych wszystkich ludzi, kurde, tutaj. 168 osób. Ja wiem, że oni mają tam 350, nie? W Nowym Londynie. Pytanie, ile osób wyślą? Ale przynajmniej te rdzenie. Oni rdzeni nie potrzebują. Póki co. Na razie potrzebują tylko stal. I spoko. Mamy żywność, 86 żywności, spoko. Trudne czasy. Wypowiedziano wiele ostrych słów i podjęto wiele pochopnych decyzji, ale czasu nie da się cofnąć. Powinniśmy skupić się teraz na przeszukiwaniu Frostlandu w nadziei na znalezienie innych ludzi. Sami nie mamy z Nowym Londynem żadnych szans. Poza tym pozostaje nam tylko czekać na ich kolejny ruch. Prawidłowo, momento. Tak jest. Tutaj można by... Wysoka przełęcz. Wyślemy ich do wysokiej przełęczy, tu zobaczymy co znajdziemy i wyślemy ich tu na dół. Go. Dobra, tu jest zasobów za dużo już. Barak zbieraczy. Momento. Zaraz będzie w ogóle cieplej. To tyle dobrze. Potem tam są ciężarówki, to można ulepszać, coś tam się będzie działo. Natomiast zasoby. 183 zasoby. Nie mam pojęcia, kurde, jak zrobimy drewno. Mamy 330 drewna, także to jest luz. Moment. Tu jest pełne. Kurde, nie. Trzeba będzie tak zrobić. Mógłbym zmodernizować ewentualnie to. Ulepszenie składu. Mieć 50% więcej zasobów. Można by to pomyśleć nad tym, tylko że to jest kurde dużo. W miarę. Tartak nie potrzebuje, magazyn, wozy. Wydajne zbieranie zasobu byłoby spoko. Parowa kopalnia, na razie nie potrzebujemy. W tę stronę iść, można by fabrykę pomyśleć nad fabryką faktycznie. Ja wiem, że rdzenie. Natomiast można by automatony robić wtedy, nie? Szybsza produkcja protez, dodatkowi zwiadowcy. Nie, nie ma automatonów tutaj. Dobra, dupa, to nie potrzebujemy tego. Fabryka jest tylko po protezy. Termostaty w retortach, bla 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 bla. Racjonalizacja wydobycia węgla. Ocieplenie baraków, zbieraczy, dwójeczka. O kurde, powiem szczerze, że się kończy, powoli kończą mi się pomysły tutaj na to. No, można by dom. Mechanizacja szpitali, ocieplenie placówek medycznych, to by było dobre. No niby tutaj mamy ten koksownik, który działa, który wpływa na to wszystko. To jest wyłączone, włączmy to. Znaczy ja wiem, że teraz jest zimno, bo jest nocy. Ale mamy naszą flagę, słuchajcie. Pokażę tą flagę, nie pokażę. No niestety. Dobra, trzecia w nocy, mamy dwa rdzenie. Zbieramy tutaj tylko stal w tym momencie. Dobrze.
18 osób, słuchajcie, chorych jest. Mimo wszystko, kurde, bo jest zima. Jak jest zima, to musi być zimno, nie? Można by faktycznie ten szpital zrobić. O, bo wszędzie wszystko inne, mimo tego, że... Dobra, za chwilkę będzie cieplej. 19 osób, ja wiem. Nawet jak ktoś zginie, to niestety trudno, ale... W miarę to leci. 4 godziny, 3 godziny spokojnie na leczenie. Także osoby powinny zaraz się ulepszyć. Tak, powinno to wzrosnąć. Super. Więc zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja. Wydaje mi się, że koksownik można wyłączyć. Ten też. Barak zbieraczy zostawimy na razie, bo wydaje mi się, że... jest 7, jest ok. To sobie zmniejszymy. To. Właśnie nie wiem, czy te placówki zmniejszymy, czy nie. Wydaje mi się, że tak, dobra. Zbierajmy zatem, kurczę, na ten... Wszystko wyłączone, dobra, git. Bo to są o 2 poziomy, więc git. Potem znowu będzie o 1 poziom. Będziemy musieli faktycznie pomyśleć nad tym węglem. Zwiadowcy dotarli na lodowisko. Surowa żywność, drewno, super. Ta niewielka zatoczka stanowiła kiedyś wygodne miejsce do połowu ryb, dopóki nie zamarzły morza i wszystkiego nie pokryły grube warstwy śniegu. Silne wiatry przewiały śnieg, odsłaniając pozostałości chat rybackich. Dobra. Wydaje mi się, że wtedy na wyższym poziomie trudności nie mieliśmy tego tutaj nic. Natomiast troszeczkę żywności, obserwatorium, go. My idziemy tutaj przez góry. Znaczy zwiadowcy idą przez góry. 70. Można by im wysłać w sumie. Tak, bo oni nie potrzebują rdzeni, więc tak naprawdę tylko stal potrzebujemy. Mamy 2 rdzenie. W razie W, gdyby coś sobie chcieć ulepszyć, jakąś kopalnię czy coś. Ale teraz jest kwestia nie wydobycia, tylko miejsca na to. Co tam? Czy jesteśmy wolni? Teraz, kiedy Nowy Londyn nie ma już nad nami kontroli, wielu z naszych mieszkańców mówi, że po raz pierwszy w życiu czują się wolnymi ludźmi. Tak, straciliśmy wsparcie miasta, ale zyskaliśmy niepodległość. Nie musimy pytać go o zdanie w każdej sprawie. Możemy na własną rękę wprowadzać nowe prawa. No właśnie, nowe prawa. No właśnie o tym pomyślałem przed chwilką, zanim to przeczytałem, że trzeba zobaczyć prawa. Zdecydować o własnym losie. Pojawiła się petycja w sprawie zmiany nazwy naszej osady, skoro nie jesteśmy już obozem wypadowym. Zróbmy to. Oczywiście, że tak. Zatwierdź nazwę. Słuchajcie. Finsnow. No bo mamy Nowy Londyn, nie? Ale nie chcę iść w Londyn, ale w jakąś nazwę, może angielską, jakiś ten. Może Nowy Manchester albo coś. Dobra, niech będzie. Nie będę się nad tym zastanawiał specjalnie. Mamy dostęp do praw, super. Praca w bezpiecznych warunkach. Można by, albo świetlice. Nie, w bezpiecznych warunkach jak najbardziej. Cyk, go. Mamy prawo, także możemy sobie wywalić ludzi stąd. Rzucić dzieci, niech coś robią. Samemu zaś... Nie wiem, co można robić. Ale trudno. Kurde, coś mi tutaj lata to wszystko. Gdzie my jesteśmy? Tu jest hot spring, spoko. Idzie żywność do nas. Mamy 201 racji żywnościowych. Natomiast to będzie trzeba zmienić, to prawo, kurde. Teraz się skapnąłem. Tu. Trociny, ty, osoby mogą zachorować. Właśnie nie chcę, chcę zupę. Tak. Zużywając tę samą ilość surowej żywności, a więcej osób. Tak zrobimy, inaczej nie da rady. Nie da rady. Także to powinienem w sumie prawo pierwsze wprowadzić. No. Bo od tego zależy nasze przetrwanie. Ale ja wiem, że niezadowolenie wzrośnie, ale trudno. Będzie można zawsze to zmienić w kuchni tutaj, nie? Czy jemy... Co jemy, gdzie jemy i jak jemy. Pyk. Mamy wydajność grzejników większą. Ocieplenie placówek medycznych. Można by pójść w dom. Ewentualnie... coś tu miałem zrobić z tym. Fabryka nie. Wydajne zbieranie zasobów. Mamy to. Ulepszenie składu... Chyba nie potrzebuję ulepszenia składu. Zastanawiam się nad szpitalem, kurde. Bo tu mamy ocieplenie placówek medycznych, byłoby dobre. Ile to kosztuje w ogóle? 20, dużo. Kurde. Optymalizacja węgla. Chyba, żeby po prostu w czwórkę pójść, 75, kurde. Pytanie 3, moment. Czy to wpływa na zbieractwo 10, 8? Chyba nie. Nie. Tu.
To, szybsze gromadzenie zasobów, ale nie, wydaje mi się, że nie. Ze stosów węgla, skrzyń z drewnem i sterty stali. Tylko, że to nie jest sterta stali, tylko to jest po prostu, wiecie. Ulepszenie składu zasobów, to by było dobre. 50% więcej. Wiecie co, zrobimy to. Zrobimy to, bo tu jest końcówka już. To i tak jest drewno, no. Ja wiem, że nie ma zasobów i tak dalej. Także na spokojnie, dzieci tu. Funkcjonuje, ale nie ma po co. No chyba, że... Nie, tu jest ciepło w ogóle. Nie zużywamy węgla w ogóle. Zastanawiam się, czy nie zrobić składu zasobów. To jest 20 stali. Popieprzyło kompletnie. Potem ten sam zasób się zwiększy, więc spoko, to przerzucimy po prostu tutaj na węgiel i będzie git. Spadnie temperatura o 1 stopień. 56 stali. Wiecie co? Trzeba będzie zostawić tę stal trochę. Bo jak sobie wprowadzimy prawo trocinowe, to... No to powinno zadziałać sensowniej. To. 20 tylko, kurde. Niekończący się znój. Kapitanie, nasi mieszkańcy są wycieńczeni. Przez 3 dni trzeba będzie korzystać tylko ze zwykłych zmian. Nie, wiecie co, nie bardzo. Ja mogę zmienić faktycznie coś. To na pewno zostaje jak jest. To jest na zwykłą godzinę. No może też być zwykła godzina. Zobaczcie, że wtedy się ludzie mniej denerwują. Nie pracuje, bo nie ma zasobów, więc w sumie go. To musi zostać jak jest. Ten tartak już też ma coraz mniej drewna. Pełne 410, wiem. Tu. Nie mam pojęcia, co kurde zrobić dalej. Bo jest młot węglowy, ja wiem, ale... Czego potrzebuję jakoś specjalnie? Kwestia jest wydobycia tej stali. To jest tak naprawdę... O! To jest tak naprawdę to. No. Ja wiem, że mamy ludzi chorujących, ale... 13 godzin, ulepszenie 3 godziny, więc tutaj za chwilkę 5 osób wyjdzie stąd. 7 godzin, 5 godzin, no damy radę. Zwłaszcza, że jest ciepło. Mamy ten skład zasobów, duży skład. Więcej zasobów, nie, to jest za drogie. Skrzynie z drewnem. No można by ulepszyć ten moment albo ogrzewanie. No, dwa poziomy. No, bo potem pierdyknie temperatura i będzie źle, bo tu jest zasięg. 50%. Wydaje mi się, że zasięg jest ok. Wszędzie, ale może być zimno. Więc zróbmy to. Mamy czas wolny, tam jeszcze pracujemy. Wiecie co? W sumie tak naprawdę nie potrzebuję tej zmiany. Takiej długiej. A tu też nie potrzebuję. Jesteście tutaj. Drewno, stal. Gruzy obserwatorium. Z bliska widać, że z jednego całego budynku została tylko jedna ściana, którą widzieliśmy z oddali. To widzieliśmy drewno. Weźmy zasoby. Kopuła się zapadła dawno temu. Dobra, git. Mamy trochę stali. Stacja towarowa. Tu mogłem to zostawić, nie? Pieczary lodowe, ale to zostawmy to. Jeszcze szybsze sanie można by zbudować, ale też nie potrzebuję ich. Węgiel jest. Oczywiście zaraz węgla zaczniemy... zaczniemy zużywać to wszystko. No, niech to prawo, kurde, wejdzie w 6 godzin, bo... Dobra, czyli przed tym... tej racji... Znaczy, tych surowej żywności zmienimy na większą ilość racji. Zdążymy to zrobić. Ja wiem, że jesteście tu. Ogólnie pacjentów jest sporo, ale jest ok. Oczekują. Wysoka przełęcz. Zgodnie z oczekiwaniami trafiliśmy na przełęcz, która prowadzi bezpiecznie na drugą stronę. Znaleźliśmy też osłonięte miejsce, w którym możemy chwilę odpocząć. To odpoczywajcie. Wyraźnie nie tylko my uznaliśmy, że przełęcz to idealna trasa między górami. Szczątki ogniska i inne pozostałości wskazują na to, że ktoś tu rozbił tu obóz. Wszystkie ślady są jednak stare. Żleb zmarłych. Dobra, odpoczywajcie i idźcie dalej. Kiedy będziecie gotowi. Natomiast my wracamy tutaj, kochani. Do nas i prawo. Prawo zupy. Prawo zupy musi wyjść, tak? Więcej osób, tak jest. Wybaczcie, ja wiem, że niezadowolenie wzrasta, albo nadzieja spadnie. Nie szkodzi. Będziemy mieć więcej posiłków, więc... Więc słuchajcie. Zupa. Tak
tak jest. Oczywiście to można zmienić sobie na z powrotem, ale na razie w ramach małej ilości tego to jest masakra. Dobra, pełne, ja wiem. Wiem, że pełne. Obiekt jest zamknięty o tej porze. Gdzie co? Ja wiem, że to niezadowolenie wzrasta, ale to niezadowolenie mamy i tak małe, więc spoko. Zobaczmy, gdzie kto pracuje. Jest inżynier jeden. Wiecie co? Weźcie tego inżyniera stąd, wyrzućcie, bo przecież biedaczyna nie ogarnia. 8-18 to może być. Dwa rdzenie. Mamy sporo stali, słuchajcie. Zasoby na żywność. No, dostawa w drodze. Chociaż tam jest, kurde, drewno zużywamy też na to, więc to też trzeba będzie uważać tym. Stacja towarowa. Racje żywnościowe, sura żywności. Niewielka stacja towarowa zbudowana na rozwidleniu dróg. Trasy prowadzą na północ do Nowego Londynu oraz na południowy wschód w stronę gór. Stacja jest. Towary z magazynu nie należą do nas, ale nie należą też do nikogo innego, więc postanowiliśmy wejść do środka. Zgodnie z oczekiwaniami znaleźliśmy trochę puszkowanej żywności i zamrożonego mięsa. Jedno i drugie bardzo nam się przyda. No kurde, bierzemy. Lecimy dalej. No bez sensu wracać tu i iść z powrotem, nie? Więc raczej tych chyba wyślemy. Jak wrócą potem. No mógłbym zrobić trzecich, nie? Ale to bez sensu. Dobra. Lecimy, to wszystko działa. Zobaczcie, 1000 węgla. Pyk. Bardzo dobrze. Tutaj w sumie nie potrzebujemy nikogo, mamy pełne magazyny. Zastanawiam się, czy jednak faktycznie nie zrobić składu zasobów. To jest 20 stali. Zróbmy tu. Bo ten koksownik wydaje mi się, że będzie miał zasięg jeszcze na dole, gdybym potrzebował coś zrobić. Jak wygląda sytuacja? To jest powyłączane. Jest minus 30. Więc... to nie działa. Ten tartak też nie działa. Wyłączmy go. Mamy za dużo zasobów. To też nie działa, także spoko. To działa, tylko jest chłodno, dobra. Ten, zupa, zupa kuchnia. To można by zwiększyć o jeden poziom. Udoskonalone dmuchawy, bardzo dobrze. Udoskonalona dmuchawa, tu jest zasięg ogrzewania. No można by, moment. Można by to włączyć tak naprawdę. Poziom ogrzewania na dwójkę. I wtedy. Dobra, kochani, także wracamy sobie tutaj i... i tyle. Zasoby drewna są pełne, natomiast nie wiem, co z tym drewnem trzeba będzie potem zrobić. Ważne, że mamy racje żywnościowe na jeden dzień. No właśnie. Wysyłają nam to. Trzeba będzie to wysyłać, kurde, częściej chyba. Są w drodze, więc nie zrobię więcej. Brak dostaw do wysłania, nara. Przychylność niska. Myślałem, główne miasto. No chyba, żeby jakaś u nich się coś zmieniło, wiecie, jakieś wydarzenie takie. Nie wiem, czy tych, kurde, by nie zrobić. Gotową, bo i tak znajdziemy nowe miasto, tak mi się wydaje. Potrzebujemy 10 ludzi. Więc będziemy mieć oddział gotowy już, a drewno będzie. Zróbmy. 310, tak są pełne zasoby. Tu jest co? Proszę, na drewno. Dobra, czyli co? Mogę to włączyć z powrotem. 8 zwykła, godzina. 79 drewna jest tu. Tutaj też możemy wrzucić już ludzi. 8-18. Także spoko. Tu jest 10. Rdzenie nie potrzebujemy, chyba że faktycznie gdzieś tam się będą przydawać później. Chyba że ktoś będzie chciał rdzenie zamiast stali, więc to może nie być drugi pomysł, ale to zobaczymy. Na razie potrzebujemy stali. Co? Wypadek w pracy z udziałem dziecka. Dzień przerwy. Nadzieja trochę wzrosła, także spokojnie. Nie jestem tyranem. Wy oczekujcie, tu godzinka. 20 jednostek żywieniowych. No, ten, słuchajcie, tę żywność trzeba będzie zrobić, że tak powiem, cały czas. Będzie więcej tej żywności, wydaje mi się, ale zobaczymy. Mamy stal.
Żleb zmarłych. Gdy zbliżamy się, okazuje się, że to nie skały, tylko olbrzymie zardzewiałe klatki. W środku są zamarznięte ciała ludzi, o masakra, a wokół nich leżą kolejne porozrzucane bez jakiegokolwiek ładu ani oznak szacunku. Ofiary zginęły jakiś czas temu. Ciała zostały częściowo rozszarpane przez dzikie zwierzęta. Jeżeli mamy ciała w klatkach, czyli była prawdopodobnie, znaczy tak sobie myślę teraz, jakaś osada, która, nie wiem, niewolników miała albo coś, nie mam pojęcia. Albo dla zwierzchników. Jeśli mieliśmy wątpliwości, czy ciała zostały tutaj wyrzucone celowo, znak przy wejściu do żlebu je rozwiewa. Już nigdy żaden człowiek nie będzie mieć władzy nad innymi więźniowie z Frostlandu. Przypuszczamy, że są to ciała nadzorców, którzy pilnowali więźniów pracujących na Frostlandzie. Dobra, weźmy zasoby. Słuchajcie, mamy stal. Idziemy do zamrozniętego morza. No i tutaj, no. Dobra, git. Ile wy macie w ogóle rzeczy? Mamy sporo, 26. Wy macie tylko ta... Aha, mówię, jesteście tylko ci. Tu ze stalą. Idziemy tu, potem jeżeli nie będzie nic do odkrycia, to wrócimy. Myślę, że dwóch zwiadowców wystarczy. Tylko moment, bo tutaj się nic nie dzieje. Rozbudowane ogrzewacze. Może to nie być głupi pomysł. Fabryka, surowce, wydobywanie węgla. 20 parowa kopalnia węgla. Dwa rdzenie. Tylko czy potem faktycznie przyjdzie tak taki ten moment na to? Retorty nie potrzebujemy, baraki tu 75. Może nie być głupim pomysłem, bo to będzie ostateczne rozwiązanie. Tutaj są automatyczne prototypowniki czy coś tam. To w sanie są. Patrzę, co tutaj można zrobić potem. Udoskonalona kopalnia, młoty, żywność, ciepłość. Może szpital? Może to? Może ocieplanie tych placówek medycznych, bo tu jest ocieplanie kuchni było, nie? Ale dobra. No to jest, miałem tak zrobić chyba. Tak, tak miałem zrobić. Pytanie, czy tu to jest zasięg? Nie. Osoby wyczerpane, wiem. Nie szkodzi. Natomiast jest ok chyba. Tak, jest super. I ten barak. No właśnie z tego baraku ludzie też wydobywają węgiel po prostu stąd. No. No mógłbym dać dwa baraki albo coś, bo tego rozumiem nie mogę rozbudować, nie? Gdzieś tam było chyba coś takiego. No mógłbym faktycznie potem ewentualnie ulepszone... wydajne zbieranie zasobów, bo to jest właśnie to, że węgiel będą szybciej zbierać stamtąd. Ale zobaczymy. 85, dwa rdzenie. Dobra. Wyślijmy to. No, bo to jest przetwarzane na żywność. Około jednego dnia. Odosobniony obóz. Widzimy namioty otoczone ogrodzeniem z drutu kolczastego i kilku ludzi, prawdopodobnie strażników, patrolujących obszar w znacznej odległości od nas. Ofiary epidemii. Gdy znaleźliśmy się bliżej, okazało się, że to należący do Nowego Londynu ośrodek kwarantanny. Widocznie nasza była ojczyzna została dotknięta jakąś epidemią, którą starano się opanować, a w tym miejscu z dala od zdrowej ludności umieszczono zarażonych. Postanowiliśmy się oddalić, by nie zauważyli nas strażnicy. Dobra, mamy głęboką szczelinę, także lecimy do głębokiej szczeliny. Wiem, że wy oczekujecie, także spoko. Chciałem po prostu zużyć to drewno, nie, żeby mieć gotową tę ekipę budowlaną. Już. Dwóch chorych, 13. No to powinien iść na leczenie. Chyba, że ciężko chorych mamy. Nie, nie, jest ok, no jak mówię. Niezadowolenie spada, jest ok. Temperatura znowu spadnie do minus 40, potem nie wiadomo, co się wydarzy. Ale jesteśmy, że tak powiem, na czas ze wszystkim. Wydaje mi się, że nie... O, mamy prawo. Mamy pap, mamy zupę, radykalna terapia, podtrzymywanie życia, przeszczepy narządów, to by było dobre. Praca dzieci w ciężkich warunkach, dłuższe zmiany. Mamy arena walk. Mamy bimber w ogóle. Można dodawać ludziom bimber. Nieznacznie obniża niezadowolenie. Jedzenie zupy powoduje mniejsze niezadowolenie. Dom uciech, ale to będą jakieś kurde dziwne rzeczy. Tu jest prawo do pojedynków. Właśnie nie wiem, czy radykalną terapię. Zostanie poddanych amputacji. Podtrzymywanie życia. Osoby ciężko chore nie są leczone i stanowią obciążenie. Osoby ciężko chore będą zajmować miejsce w lecznicach. Wydaje mi się, że radykalną terapię wolałbym podpisać. No.
Będziemy mieć potem. Nadzieja wzrasta. Niezadowolenie też wzrasta, ale to nie szkodzi. Będziemy mieć szpital. Później. Wydaje mi się, że szpitala jeszcze nie mamy. Tak. Ocieplenie placówek medycznych będzie ok. W ogóle jest ciepło, nie? Tak. No tutaj zupa, ale to nie szkodzi. Znaczy w sumie to możemy włączyć ewentualnie. To i tak będzie włączone w momencie, kiedy będzie zimno. Czyli za dwa dni. To sobie spada. Trochę węgla, niestety tego jak widzicie nie mamy już drewna. Nie, no mamy drewno, dobra, okej. Wy oczekujecie, tu. No i dobra, lecimy z koksem, bo nic tak naprawdę się nie dzieje ciekawego. Czemu 2 godziny? Zamarznięte morze. Stoimy na skraju rozciągającej się po horyzont połaci lodowych fal. No. To musiało być wybrzeże, zanim morze zamarzło podczas burzy. Widok naprawdę zapiera dech. Na horyzoncie dostrzegamy jakiś wznoszący się ponad falę kształt. Jest to statek widmo. Dobra, idźmy tu. Ci oczekują. Wysłano przy wraku. Wyślijmy kolejną porcję. No. Bo tej stali tak naprawdę chyba nie potrzebujemy. Nie mamy żadnych ludzi dodatkowych, ani nic. Znaczy, stal potrzebujemy, żeby technologię rozwiązać. Zatroskana matka nie pozwoliła córce pójść do pracy, ponieważ bała się, że dojdzie do wypadku. Nie zrobimy wyjątku. Nie, bo i tak dzieci pracują tylko w kuchni albo gdzieś, więc i tu jest ciepło, z tego co wiem. Tak, jest ultra ciepło nawet. Także włączmy to. Głęboka szczelina. Stoimy na skraju lodowej szczeliny, a w niej ustaliliśmy, że szczelina sięga głęboko w skałę, poniżej poziomu lodu. Mogła powstać wskutek ruchów tektonicznych, ale mogło też dojść do pęknięcia skały pod naciskiem lodu. Szczelina jest tak głęboka, że wrzucone do niej kawałki lodu znikają bez echa. Jest też całkiem szeroka, nie byłoby łatwo jej pokonać. Łazik śnieżny. Idziemy do łazika. Dobra. A łazik śnieżny, racje żywnościowe są. Potrzebujemy stali, jak wiadomo. 3 pacjentów, tylko chorych, więc spoko, git. Mamy ocieplenie placówek medycznych, dobrze, bo w tym momencie jest super gorąco, zobaczmy jak to działa. Działa idealnie, git. Więc myślę, że szpital można by zrobić, natomiast sam szpital będzie potrzebował tego. Radykalna terapia, ocieplenie kuchni, dom. Chyba żeby dom, kurde, zrobić, bo potem temperatura spadnie o 3 poziomy, czyli będzie minus 50. To niedobrze, zróbmy dom. Albo to, nie, zróbmy dom i będziemy ulepszać, kurde, niektóre rzeczy. Bo na razie mamy węgiel cały czas. Bo oni go wydobywają, ale. 26 na godzinę. No mógłbym ewentualnie zwiększyć to, ale czy potrzebujemy potem 24 na godzinę. No dobra. Dobra, kochani, na tym kończymy sobie ten powoli nasz odcinek. Bo już trwa mniej więcej, chciałbym tak około pół godziny mniej więcej mieć. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję, kochani, za uwagę i mam nadzieję, że znajdziemy jakąś kolejną osadę, w której będzie można drewno, kurde, brać, bo inaczej tego nie zrobimy. Wydaje mi się, że możemy albo rdzenie wysyłać, nie wiem, czy węgiel będzie można wysyłać, nie mam pojęcia. Na razie wiemy, że stal, interesują ich stal i interesują ich deski, kurde, no właśnie. Trzeba by faktycznie ewentualnie alternatywną, kurczę, znaleźć. Bo to co? Właśnie, moment. Potrzebuję pomocy przeciwko Nowemu Londynowi. Przykro nam, ale z naszego powodu doszło do konfliktu z Nowym Londynem. Jeśli nam pomożecie, będziemy mogli wesprzeć nas w dalszych zmaganiach. Nie wiem, kto to co. Będziemy wdzięczni, jeżeli pomożecie nam stworzyć podstawową opiekę medyczną i zbudować baraki. Brakuje nam ludzi i zasobów, byśmy mogli zająć się tym sami, a boimy się, że nie przetrwamy śnieżycy. Jak możemy wam pomóc? No dobra. Będziemy wdzięczni, jeśli udoskonalicie naszą opiekę medyczną i wyślecie ludzi do pomocy. Brakuje nam pracowników i zasobów, byśmy mogli się tym zająć sami. Dobra. Ale jak wy się ten... Nieco żywności, bo tutaj zobaczcie, że spadnie, nie? Obniży się przychylność. Spadnie do zera. Przychylność spadnie, wiecie co? Potrzebujemy nieco żywności. Jeżeli dacie radę, to będzie git. Lecą 2 paczki, z tego co widzę.
Jedna jest 30, druga jest 20. 20 to jest ta normalna. Ale rozwój osady, wybuduj podstawowe domy. Tu. Jak mam to zrobić? Gdzie my jesteśmy? Tu. W Hot Springsach. Podstawowe domy. Zostawa w drodze. Czyli tu jest rdzeń i 50 stali. Dobra, pomocne dłonie. Potrzebujemy wysłać ludzi i trochę stali. No. No dobra, zobaczymy. Może ta przychylność wzrośnie wtedy. No stal mamy, ale... Stal będę musiał niestety troszkę podtrzymać, ponieważ jak mówię, będę chciał zrobić maszynę różnicową, która da nam pomysł w tym. 25. No te ogrzewacze mogłyby być dobre też w sumie. Chociaż nie potrzebujemy ich tak specjalnie. Robimy dom, ocieplenie kuchni. Nowy projekt domów. Nie wiem, czy nie będzie tańszy po prostu, żeby domy zrobić najpierw, ale tańsze. No, także mam nadzieję, że zdążymy z tym. Kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa.